dobry Państwu, drodzy goście. 11. Klamskie wybijanie żuru rozpoczęło się. To wybijanie żuru, to bardzo mnie cieszy, że ta tradycja regionu jakoś tak pozwala nam przypominać nasze zwyczaje, a jednocześnie po prostu chciałabym, żeby ona była pielęgnowana. I dlatego do tych różnych prac, do tych różnych tworzenia tej imprezy zapraszam młodych ludzi. A więc spielęgnujmy wspólnie tą tradycję regionu, również z Państwem. I życzę wszystkiego dobrego, miłych wrażeń. Dziękuję. Panie pośle, panie Tomaszu, ja wiem, że pan ma zdolności plastyczne. No panie pośle, no chociaż raz mi pan nie odmówił, co? Taka piękna kobieta. No wielki brawa pana pośle, wielki serdecznie. Moi drodzy, przywitajmy wielkimi brawami zespół folklorystyczny Rianej z Karado.
pierwszy, 110 po raz drugi i 110 po raz trzeci. Sprzedane. Jest 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, proszę Państwa, czy będzie 210? A więc 200 po raz pierwszy, 200, czy będzie 210? 200 po raz drugi? Jest 210, proszę Państwa, jest 210. Czy będzie 220? Jest 220. Będzie 230? 220 po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci sprzedany. Wielkie brawa. Ja ten wniosek będzie smakował. Oj, oj, oj. No ja nie sobie, że taki był popularny. A więc 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi i 100 po raz trzeci. Sprzedane. Jest pięknie, nie? Zespół Teatralny Opery Suczłańskiej. Dejan, wielkie brawa. Czy będzie 170? Nie ma. 160 po raz pierwszy? 160 po raz drugi? I jest 170. Proszę Państwa, czy będzie 180? Czy jest 180? Czy będzie 190? Uwaga, czy będzie 190? 180 po raz pierwszy? 180 po raz drugi? I 180 po raz trzeci. Sprzedane. Wielkie brawa! Proszę Państwa.
Ogromny sukces. Uwaga, uwaga, proszę Państwa, cena 30 zł, wywoławcza, przepiękna palma. Proszę zobaczyć, jakie cudowne zakończenie u góry. Czy ktoś da 50? Uwaga, czy będzie 50? Czy będzie 50? Czy będzie 50? Uwaga, czekamy na 50 zł. Jest 50 zł od Pana Starosty, pięknie. Czy będzie 60 zł? Wróci Pan z taką palmą do domu, a więc święta będą piękne. Czy będzie 140, proszę Państwa, jedyna taka okazja, takie coś w kolekcji w domu postawić. Uwaga, czy będzie 140? Czy będzie 140? 130 mamy, czy będzie 140? Czy ktoś da 140? A więc 130 po raz pierwszy. 130 po raz drugi. I 130 po raz trzeci. Wielkie brawa, wielkie brawa. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Proszę Państwa, no co to 130, no taka palma, takie święta. Uwaga, 120 po raz pierwszy. 120, jest 130, dobrze. Czy będzie 140? Jest 140. Czy jest 150? Jest 160. Czy będzie 170? Proszę Pana, taka palma, jedyna, niepowtarzalna. Co to 170 zł? Proszę Państwa, proszę Pana, niech Pan to pomyśli, jaka radość w domu. 160 po raz pierwszy, 160 po raz drugi. Czy ktoś da 170? Proszę Państwa, już ostatni moment, żeby kupić taką palmę. 160 po raz trzeci, sprzedane. Zapraszamy Pana tutaj do nas. Hanna Sochacka, Amelia Mruk, Bianka Kopras i Hubert Stasiński. Zatrzymaliśmy się na 330. 330 po raz pierwszy. Będzie zdjęcie z przemkiem. Jest 340, proszę Państwa. Czy będzie 350? Jest 350. To zdjęcie, może zobaczyć. 350, czy będzie 360? Oh!
50 po raz pierwszy. 50 po raz drugi. I 50. Jest 60 z tyłu, tak? Jest 60. I 60 po raz trzeci. Sprzedane panu. Wielkie brawa, wielkie oklaski. Czy ktoś da 20? Jest 20, czy ktoś da 30? To może ten przykład. Tak, no to a co to jest? Czy będzie 40? Proszę Państwa, czy będzie 40? Czy będzie 40? 30 po raz pierwszy. 30 po raz drugi. Czy będzie 50? Mamy 40. Mamy 40 po raz pierwszy. 40 po raz drugi. I 40 po raz trzeci.
Możliwe są. O, cygańskie klimaty jednak wyżają. Uwaga, uwaga. Trzy wspaniałe ozdoby wielkanocne. 50 po raz drugi. I 50 po raz trzeci. Wielki brawa. Proszę Państwa, znane zwierzęta z Puszczy Gdańskiej. Miłe, lubiane. Proszę Państwa, cena wychowawcza 10 zł. 40 po raz pierwszy. 40 po raz drugi. Teraz mamy plus obrazek z jajkiem. Jest świątecznie, proszę Państwa, cena wychowawcza 10 zł. Takie dekoracje świąteczne, proszę Państwa, święta będą piękne. Uwaga, cena wychowawcza 10 zł, czyli ktoś da 10. Proszę Państwa, takie cuda. 10 zł, cena wychowawcza 10 zł. Uwaga, uwaga, czy ktoś da tyle? Proszę Państwa, czy ktoś da 10 zł? Czy będzie 30, proszę Państwa? Jest, no świetno, i to to chodzi, trzeba krzyczeć. Jest 30 zł. 40, czy ktoś da 40, proszę Państwa? 50, dyrektor daje 50. Czy ktoś da 100? 50 po raz pierwszy. Po raz drugi. Sprzedamy za 50 panu Przemkowi. Wielkie brawo. A nie coś powiesić w gabinecie. To musi być porządny gabinet. Uwaga, uwaga. Absolutnie nic nie sugeruję, żeby nie było. Uwaga, uwaga. Cena wywoławcza 10 zł. Uwaga, czy ktoś da 10 zł za takie przepiękne nasze polskie godło wyrzeźbione w drzewie? Jest 10 zł od pana posła. Czy będzie 20? Jest 20. Czy będzie 30? Kto da? Jest 30. Kto? Jest 40. Proszę, jest 50. Jest 60. Czy będzie 70? 60 po raz pierwszy. 70, bardzo proszę. 80. 90. Jest 100. Czy ktoś da 160? 106, 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. I 150 po raz trzeci. Pan Leszek Galemba. Wielkie brawa dla pana posła. Tak, Paweł, Anioł, piękny i bestia. Uwaga, cena wychowawcza 10 zł. Proszę Państwa, 10 zł. Czy ktoś da 10 zł? Mamy 10 zł, świetnie. Pierwsze miejsce otrzymuje sołectwo Kramsko. Drugie miejsce otrzymuje sołectwo Święte. Trzecie miejsce otrzymuje Stowarzyszenie Klub Seniora i Junior. Naprawdę mistrz żuru 2018 w Kramsku. Chwila ciszy. Sylwia Grochowska. I wielkie brawa. Wielkie brawa jej się należy. Wyróżnienie Wyższej Szkoły Hotelarskiej i Gastronomii w Poznaniu otrzymuje pani Ewa Rogowska. Zapraszamy.
Zapraszam na scenę teraz panią Agnieszkę i pana Lesława Wiśniewskich, rodziców Nikoli. Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców. Mamy już zebraną kwotę. Zapraszam pana Wojta na scenę. Panie Wójcie, zapraszamy. Proszę czynić honory. 11. Kramskie wybijanie żuru dobiega końca. Jest nam naprawdę niezmiernie miło, że mogłem gościć tak znakomitych gości. Dziękuję. Dwa, myślę, że oprawa artystyczna też była międzynarodowa. Także, tak już do pani naczelnik mówiłem, szkoda, że kończę kadencję, bo bym zabrał ten festiwal do Kramska. Ale przechodząc już do rzeczy, zawsze jest tak, że zbieramy w formie licytacji na dziecko, które zostało w jakiś sposób upośledzone. Nie przez samego siebie, tylko po prostu przez naturę tak się złożyło. I w tym roku tą osobą była Agnieszka Wiśniewska z Pąchowa. I proszę państwa, dzięki państwa hojności, bo zawsze powtarzam, to są moi mieszkańcy gminy i tym wszystkich, którzy tutaj przybyli, udało nam się zebrać kwotę 3794 zł i za to wam pięknie dziękuję i kłaniam. Zapraszam rodziców, pani Agnieszka Wiśniewska. Mamy tatę Nikoli. Pan Tomasz Starosta jeszcze zebrał dodatkowo 80 zł. A więc tą kwotę powiększymy o 80 zł. Wielkie brawa, wielkie dzięki za wielkie serca, otwarte portfele. Myślę, że królem licytacji został pan poseł Leszek Galęba, za co serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za rok. Dziękujemy. A teraz do zobaczenia przy stole. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich na degustację. Moi drodzy, dziękujemy za trwałość, za wysłuchanie. Ja wspomnę tylko co nieco jeszcze o sponsorach. Dziękujemy pani Marii Trubel, radnej powiatu konińskiego, panu Piotrowi Tobiekowi, pani Dobnice Juszcza oraz pani Jadwice Michała. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu i bardzo serdecznie zapraszamy na degustację. Życzymy smacznego.